Brawo! Moi drodzy, wypływamy teraz na Jezioro Galilejskie, Jezioro Tyberiackie, Jezioro Genezaret. Po hebrajsku owo miejsce nazywa się jeziorem Kineret. Jest to hebrajskie słowo określające harfę. Tak jak zobaczycie sobie na mapę, to faktycznie jezioro ma kształt harfy. Jest to, moi drodzy, jedyny zbiornik wody słodkiej w całym Izraelu. To jest właśnie to miejsce, które daje życie całym tym krainom, tym wzgórzom i tym dolinom, które mamy wokół nas. I teraz, moi drodzy, gdy wypływamy trochę głębiej na same jezioro, posłuchajmy ulubionej piosenki świętego Jana Pawła II, czyli Barki, dokładnie. Panu nad drzewem.